Hej kochani! Hej! Jest u mnie Szusz i będziemy nagrywać nasz haul świąteczny. Wybrałyśmy się dziś na takie ogromne zakupy i mam tutaj po prostu wszystko. Bolą nas nogi, jesteśmy zmęczone. Chodziłyśmy cały dzień po sklepach. Tak, ale będzie jeden film u Karoliny. Teraz oglądacie u Karoliny. Karoliny zakupy, a moje zakupy będą też z Karoliną u mnie, logicznie. Tak. Po prostu podziękuję wam na dole i idźcie zobaczyć. Dobra. Okej, okay, w takim razie zacznijmy może od najfajniejszego, moim zdaniem, Bath & Body Works. Tutaj mam wielką torbę, w ogóle bardzo dużo fajnych ozdób, jakichś pierdółek świątecznych. I też jakieś tych promocji, ja rzadko jestem to... W sumie byłam w szoku, że tam 2 za 1, 3 za 5 za... nie wiem. Wiesz, jak to w ogóle pachnie ta torba. Dobra, pierwsza rzecz, trzymaj. To ja będę... Czekaj, bo to się potagowało. Trzymaj to. O, o. Co się stało? Nie. Nie, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. To jest tak, a to jest tak. Mamy dwie świece i tą sobie kupiłam, tutaj do mnie do pokoju. Taka bardziej delikatna, jeżeli chodzi też o opakowanie. Bo to jest sam ten, taki jak to? Case. Nie wolno mówić case. Etui na, mówimy po polsku, etui na świece. Etui na ubranko na świece. I to jest taka bardzo delikatna. Ja właśnie chciałam taką, żeby tutaj nie przytłaczała, bardzo ale w tym pokoju tak szybko łapie mi ten zapach, że wiecie, nie mogę długo. To jest vanilla snowflake i powiem wam, że ja nie przepadam za waniliowymi zapachami, ale to jest takie jakby świeże pranie z wanilią. Taki coś takiego, bardzo delikatny, perfumy. Bardzo subtelny zapach, taki kobiecy można powiedzieć. Ale świeży, nie taki ciężki. A ten kupiłam do salonu, to już typowo świąteczny, też w takie etui, w opakowanku, w gwiazdki, w śnieżynki. No i zobacz ten zapach. Zobacz zapach. Cozy Cabin. W ogóle fajne mają te wszystkie opakowania i te nazwy i to od razu tak... Taki jest zapach, no nie wiem. Ja bym powiedziała, to jest taki, wiesz co to jest? Taki palone drewno z męskimi perfumami. Ja lubię takie zapachy. Ale nie jest intensywny, jest taki spoko. Będzie idealny na zimę, także ten idzie do salonu. I one też mają zimowe te przykrywki. Mhm. I jeżeli chodzi o cenę, to teraz te świece kosztują 100 za jedno, więc dużo, ale była promocja, że druga jest za 50% ceny, więc można kupić taniej. Kolejna rzecz, to Weronika się ze mnie śmiała. Kupiłam sobie case na mgiełki. Wiem, że to wygląda... To jest chyba najbardziej potrzebna rzecz na świecie. Case na mgiełki. Ja mgiełek z Bath mam dużo. I chciałabym po prostu mieć na wierzchu i wtedy mogę sobie w tym trzymać. Taka a ja miałam kiedyś jedną i Bath & Body mi wysłało. Jak leciałyśmy razem samolotem, to nie wyjęłam jej z torebki i pan mi odebrał. I do tej pory, jak jestem, zawsze jestem z tobą, mówisz mi kup mgiełkę i jest tyle zapachów, że się nie mogę zdecydować. No właśnie. Mam żadne. O, widzę, że też masz, co to jest? Sanitizer. Tutaj trzymam, jak maluję się. No. I kolejna rzecz, etui na mydło. To wziąłam do łazienki i mam tutaj, słuchajcie, 6 mydeł. Po prostu była promocja, więc mam 6. Jestem nienormalna i wszystkie mają świąteczne nuty. Trzymaj. Frosted Cranberry. Nie lubię niczego z żurawiną. A Darek lubi, więc mu wzięłam. Jingle All The Way. W ogóle powąchaj, jak fajnie pachnie. Przecież mnie nas swędzi. Musisz tu odkręcić, słuchaj. nie chciałam się tak tu włamywać do tego mydła. No, chodź tu. Nie, mój zapach. Winter. Też. Ale ma piękne opakowanie. Tak, takie typowo świąteczne. No, chciałam, żeby były świąteczne, w końcu to chodzi świąteczne. Winter. Nie jest słodki. A to jest to pachnie jak las, choinka, tak, sosna, bardzo fajne. A, winter. Ja mówię, co to jest winter? Winter. Winter. Tu mam Fresh Sparkling Snow. Będziemy teraz wąchać mydła. Zobacz, taki bardziej owocowy, jakiś nie wiem. Fajny, to fajny zapach. Taki nie wiem, nie mam nie ale spoko. Nie wiem, jak to chorze. Zostało i dwa tu. Mary Cookie, ten jest bardzo słodki, waniliowy. Bardzo słodki, no normalnie w ciastku. A ja go wąchałam w świeczce, podoba mi się ten zapach. Mhm. Też i Thousand Wishes, to jest taki ładny, taki elegancki. Kurczę, mogłam Tomkowi kupić, on cały czas mówi, że lubi pingwiny. Nie wziąłam, ale wiecie co, jakoś tak, nie wiem, jak ty masz ten sklep na co dzień, ja tam jak wchodzę, ja nie jakoś jestem tam za dużo, często, ale wiesz co, że sama ta świadomość, że masz go u siebie w mieście, bo ja tam jak zawsze wchodzę, to i świeczka, i to, i tam, no, to i w sumie potem... Nie wiesz co masz wziąć. Tak. No, także to były zakupy z Bath, ogromne zakupy, po prostu bardzo dużo tego było. Ach, to tylko mydełka, mydełka i świeczki tak. Kupiłaś. Teraz kolejna rzecz, Hollister. Kupiłam w ogóle dużo rzeczy dla Darka, jakoś tak.
nie wiem, dla nas nie było fajnej rzeczy w sensie ciuchów, jakoś nie mam ostatnio, wiecie. Chciałyśmy też, ja chciałam sobie dresy kupić w Hollisterze, w sumie tylko dla chłopaków znalazłyśmy i to było super. Słuchajcie, przecena jest, jeżeli lubicie Hollistera, jeżeli wasz facet lubi dresy z Hollistera, są teraz na przecenie. Te były za 60 zł, przecenione ze 129, więc fajna przecena i były w różnych kolorach, także krótkie dresy. Mogą być też na lato albo gdzieś po domu. I drugie dresy, które mu kupiłam. Nie wiem, czy będą mu się podobać, jak nie, to mu zabiorę. Właśnie też mówiliśmy o tym, że ja chciałam kupić dresy i nie było dla mnie i myślałam o tym, żeby wziąć Eskę damską, już mi się nie chciało mierzyć w sumie. Ale to jest bardzo ładny taki melanż, bardzo mi się podoba. 189 zł było przecenione na 130. Takie dresy. Też spoko cena, nie? Jeszcze nie jest tak źle. Spężone. Tak, okej. Okay. Jak na Hollistera naprawdę nieźle, a one są tak mięciutkie. Uwielbiam po prostu dresy z Hollistera. Lubię jak Darek nie ma się. To jest tak sobie, wiesz, miękkie. Podobno ja to zawsze Tomkowi zabieram, jak gdzieś się suszy na spacer, czy coś tam ukradnę. Dalej mamy zakupy z rezerw i też to darkowe. Bo nie wiem, w damskim rezerw nic nie znalazłam. Natomiast nie było świątecznych swetrów. Nie było jakoś fajnych. Nigdzie wszystko przeszłyśmy, Karolina szukała nigdzie ani w H&M, ani nie wiem. Mi się wydawało, że były wcześniej w rezerw. Znalazłam bardzo fajny cieniutki sweterek dla Darka, taki śmieszny. Z tym. Z reniferem. Z reniferem, zielony. Cienki jest, to jest fajne, że właśnie nie jest jakiś gryzący i wiecie, jest bardzo przyjemny. Kosztował około 100. Bardzo fajny sweter i kupiłam mu coś, czego nie mogłam w innej galerii znaleźć, a tutaj było sporo, piżamę. I ta piżama jest taka fajna, że można w niej też chodzić po domu, taka typowo świąteczna. Też taka do kradzenia. Gatki są po prostu ekstra, tak ja będę kradła. Też około 100 kosztowała piżama, ale jest świetna właśnie, długie spodnie. Nie mogę powiedzieć ile kosztuje. 129. Nie, bo to jest tylko za... I taki bite me ciastek na górze, ale te spodnie mi... A w ogóle to też będzie pasowało do tamtych dresów. No. Z Hollistera. Więc kolejne zakupy. Dobra, lecimy dalej, bo to jest cała moja wielka paczka. Byłyśmy w Empiku, oglądałyśmy różne książki i u Weroniki zobaczycie też książkę. Ja wybrałam Boże Narodzenie, kosztowała 19 zł i tu są po prostu przepisy. Naprawdę? To jest też tak, niedrogo, a nawet fajnie wydana. Tak. 19 zł i tu są przepisy, inspiracje, takie wiecie, zwykłe, jak zrobić kapustę, jak zrobić tam, nie wiem, śledzie, coś tam. I jakieś proste... Również jak zrobić świecznik ze spinaczy, kurde, jak mnie takie śmieszy DIY. Kto robi takie rzeczy? Nie wiem. Lampion ze słoika, no. Znaczy nie no, jak masz dziecko w domu i chcesz się pobawić, spoko, ale kto ma czas i kto sobie takie rzeczy... Ale wiecie, takie rzeczy właśnie jakieś tam, jak zrobić rybę, czy coś tam co dodać, spoko, moim zdaniem bardzo fajne. Też kupiłam, żebyśmy po prostu mieli w domu za 19 złotych. Ale bardzo ładnie jest wydana. No, fajna książka. I pierwszy raz ją w ogóle widziałam, bo byłam kilka razy w Empiku i jakoś nie padam. I fajne też jest, wiesz, to właśnie gdzieś mignęło, że na przykład, wiesz, makowiec, ćwikła, takie podstawowe rzeczy, ale właśnie ja czasami, no nie wiem, jak takie przepisy i fajnie mieć coś takiego, że masz pod ręką, niekoniecznie w necie, nie wiem, karp w migdałach, śledź. Fajnie, na pewno coś wykorzystamy, jak będziemy gotować na święta. Łóżka z grzybami, barszcz czerwony. Macie grzybową czy barszcz czerwony? Jedno i drugie. Jedno i drugie. Darek robi barszcz taki do popijania, a grzybową taką gęstą, no, wiesz. Ale co się u was na Wigilii jadło? A różnie, wiesz co, najczęściej różnie? U mnie barszcz, u Darka grzybową akurat, a, ale to... A u mnie tylko grzybową właśnie. Tak? Nie mam barszczu u nas. Ale też u mnie, jak pytam znajomych, różnie, zależy kto ma skąd rodzinę. A, widzisz, nie? To nie zależy w jakim regionie. Dajcie też w komentarzach, jakie jest u was, grzybowa czy barszcz. Grzybowa jest lepsza. Grzybowa też jest dobra. Herbatę trzymaj i opisuj. No, a to są, która to jest? Ta Laponia. Laponia. Wziąłam 4? Nie, wziąłam 3. To była ta z biszkoptem, prawda? Tak. To jest ta. Co to jest za sklep? 5 o'clock. I to jest Laponia. Mhm. I to tak super pachniało właśnie. Pani, nie mogłyśmy stwierdzić, czym to pachnie i pani powiedziała, że to jest biszkopt. Ale tak jakby... Takie mleczne, bo to słabo brzmi, jak teraz mówimy, że herbata, która pachnie, nie wiem, ciastkiem, bo to się tak chemicznie kojarzy, ale jeżeli macie ten sklep i lubicie herbaty, to idźcie powąchać, bo naprawdę czad w ogóle, jest tam ekstra. Jedyne, co nas zdziwiło, to ceny, bo faktycznie te zimowe herbaty są o wiele droższe niż tradycyjne, bo to są jakieś inne mieszanki, no i okres przedświąteczny jest dużo... Nie wiem, dlatego, że świąteczny. No tak, jest dużo w ogóle, duży wybór świątecznych mieszanek, były takie z cynamonem, nie wszystkie nam pasowały. Która to jest? King of Jasmin? Świetna, tak. Jaśminowa też była droga, ale ekstra pachnie jaśminowa. A to i tak była ta tańsza chyba z tych dwóch, bo pani nam jeszcze droższą jakąś pokazywała z tam, wiecie, z najmłodszych listków. Tak. Na. Stówka za 100 gramów. 100 gramów. Herbata warta poznania i to też jest fajny zapach, bo ona, pani powiedziała, że pachnie makowcem, a mi pachnie sernikiem. Tak, moim zdaniem też pachnie sernikiem. W nas i ocenić. Sernikiem ze skórką. O, jak to pachnie. Mogę to zjeść teraz taki. I trochę jakby amaret to czymś takim. Fajny zapach, naprawdę. Bardzo fajny. Także jeżeli będziecie w herbaciarni w 5 o'clock, to zapytajcie o herbatę warto poznania i o Laponię. Tak.
tak. Te dwa świąteczne, także... Ta też była super, jeżeli, bo ja na przykład lubię bardzo... To jest zielona jaśminowa, nie? Nie zielona, wiem. Chyba zielona. Chyba zawsze jest zielona, nie wiem. To też bardzo fajnie pachnie. Nie ma to zaznaczone. Okej, coś tu jeszcze mam? Nie jest aż tak dużo, jak myślałam. Inglot. Byłyśmy w Inglocie i kupiłam, słuchajcie, w Inglocie klej. Wow! Klej do rzęs kupiłam w tym, co mi polecaliście i zużyłam już jedno opakowanie. I faktycznie jest to o wiele lepsze niż te tradycyjne kleje Duo, których nie znoszę, bo widać je na rzęsach. To są te w... Nie miałam jeszcze takiego. Bardzo fajny, bardzo fajnie, nie nakładać tak dużo. Te rzęsy nie są takie spojrzane. Genialne, czemu ktoś tak późno na to wpadł, nie wiem, prawda? Nie wiem, wydaje mi się, że za granicą dziewczyny już to dawno pokazywała, u nas jakoś tak... Ale to też jest Duo, to jest ta sama firma, tak. Tylko po prostu inne opakowanie. I wprowadzili to, nie wiem. Ale zobacz, on jest bardziej lejący się, bo tamten był takim glutem, jak się wyciskało, a to śmierdzi, widać, że to ten jest, no, rybą, jest nie? Fu. I jeszcze jest czarny, nie wiedziałam w ogóle, że istnieje czarny, ale pani powiedziała, że jest też taki czarny, więc wzięłam jeden, drugi, zobaczymy. Ale one są, nie powiem wam teraz cenę, chyba razem 60 zł za nie zapłacicie, 60 albo 70. Więc nie są tanie, ale są spoko. Co ja tu jeszcze kupiłam? Mogę pokazać te kapciochy? Możesz, no w ogóle. Dobra. Ja mam takie same. Dostałam od Szusz kapciochy urodzinowe i to też w sumie w klimacie świąt, takie białe pieski. Co to są za pieski? Pudle. To są pudle? Tak. O ja, jakieś śmieszne. Widzę, teraz oddaj, bo widzę, że kurde, odkleiłam wczoraj na jednym, a na drugim jak a będą na mnie ten? Będą na mnie dobre? Tak. Large, tak. Okej, okay, dobra. Tak. Wiedziałaś, ale świetne są. Tak, wiesz co, bo tu jest... tak. No powinny być okej. Okay. Super. Słodkie są. Takie mega, mega świąteczne. Dostałam też wieniec, słuchajcie, i on będzie mi tu super pasował w pokoju. Właśnie widzę, że to tak... Nie wiem, czy oni to widzą, chyba nie widzą. Tak, tu mają choinkę, widzieliście moją choinkę z... Home and You. W ogóle polecamy wam też wejść do Home and You, jeżeli lubicie takie gotowe choinki. Są małe, są duże, możecie wstawić sobie w biurze czy w pokoju jakimś, nawet jeżeli nie chcecie dużej choinki, nie macie na to miejsca, to super sprawa. Ale było dużo fajnych rzeczy. Bardzo dużo fajnych rzeczy. A mogę powiedzieć, że Buffen Body, ten domek z misiem, to, no. na vlogu zobaczycie, był taki na świeczkę, nie wiem jak nazwać, dom. Ogromny dom. Ogromny dom, taki no porcelanowy czy jakiś tam. Jaki czat i był taki wielki pingwin i chyba wielki miś. Super to jest, bo będzie mi tutaj wisiało w tle i będzie mi bardzo pasować. Naprawdę ładna. Myślałam, piją biura z tego. O, tego nie widziałam. Nie widziałaś tego? To jest do... Do mleka. Tak. Chocolate sticks. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa. O, ja lubiłam czekoladę. O, właśnie o tym rozmawiałyśmy dzisiaj. No. Przychodzi zima, przychodzi czekolada. W ogóle święta to jest. I świąteczny zestaw Carmello. Darek mi zawsze kupuje czekoladki w Carmello. Mam obsesję, bo one wyglądają w ogóle cudownie. Bo to są jakieś też nie mogę się rysować, ze świątecznym wzorem. Właśnie dlatego chciałam je otworzyć, żeby pokazać. To jest też fajny pomysł na prezent, taki wiecie, drobiazg, który właśnie gdzieś tam dokładacie. Zobaczcie, jakie fajne. Tutaj jest wszędzie napisane wesołych świąt, są prezenty, choinki. No. Super to wygląda, bo się, że upuszczała w ogóle no. Pyszne te czekoladki, zaraz zjemy. I coś jeszcze tu mam? Jeszcze skarpeciary, w ogóle ja przychodzi zima, ja chodzę w takich rzeczach, zresztą widzicie na... Ale są też fajne, bo mają, wiesz co, ten, nie widać, ale mają ten antypoślizg, bo się można w takich wyrąbać. No, u nas tak, u nas, wiesz, się ślizgamy, ale fajne, super. I jeszcze jedna rzecz, co to jest, którą dostałam od Weroniki, to jest... Niezbędna, to jest, wiesz, z cyklu śmiałam się z ciebie, że kupiłaś case na mgiełkę. Ale to jest super. Coś bardziej niezbędnego. Zabiorę sobie dzisiaj do szkoły, bo dziś w ogóle mam zajęcia i chyba wszyscy padną, jak to zobaczą. Tomek jak zobaczył, to też mówi, Boże, gdzie to znalazłem? To jest tak brzydkie, że piękne. Super to jest. Tym bardziej, jak ktoś jest fanem unicornu. No. Także to chyba tyle. Nie wiem, czy ja pokazałam wszystko, bo mi się wydaje, że jakoś mało tych rzeczy. A może coś tam jeszcze jest? Nie, wydaje mi się, że wszystko. Wszystko, okej. Okay. No. To był mój haul. Idźcie koniecznie zobaczyć haul u Weroniki, bo też kupiła bardzo fajne rzeczy i jedną śliczną, dużą rzecz. Musicie zobaczyć. Musicie po prostu zobaczyć, bo jest ekstra. No i to tyle. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli podobają wam się nasze wspólne filmy. No i oczywiście odsyłamy was do obu vlogmasów. U nas na Hejłobuzy jest nadal vlogmas i u Weroniki na kanale jest też vlogmas. Także możecie śledzić i patrzeć, jak otwieramy kalendarze i co tam ciekawego jest. Tak. Okej, widzimy się w drugim filmie. Pa, pa! Pa.